Wysłuchaliśmy Ewangelii Jasnogórskiej. Ewangelia o Kanie jest w szczególny sposób Ewangelią tego miejsca. Tu na Jasnej Górze dobrą nowinę, Ewangelię głosi nam Maryja. Ta Ewangelia jest wpisana w jasnogórski obraz, w szczególności w jej prawą dłoń, którą wskazuje na Jezusa. Ktokolwiek spojrzy na ten obraz, musi się z tą dłonią zderzyć. Z tą dłonią, która mówi Jezus, Jezus. I to samo przesłanie pada w tym jednym, jedynym zdaniu pouczenia, jakiego udziela nam Maryja. Cokolwiek wam powie, czyńcie. To nie jest tylko polecenie. To jest także pouczenie o Jezusie. To jest objawienie prawdy o Jezusie. Już kilka prawd o Jezusie padło w Ewangelii Jana. Już mówił o nim Jan Chrzciciel, wskazując go, pokazując, mówiąc, to jest baranek Boży, który gładzi grzech świata. Potem o Jezusie, po spotkaniu z nim, mówił Andrzej, mówił to do Szymona, swojego brata. Znaleźliśmy Mesjasza. Mesjasz. Jeszcze jeden apostoł, zaraz po tym, jak został powołany, apostoł Filip, mówi do bohatera dzisiejszego dnia, do świętego Bartłomieja. Znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu, ten, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy. I po tych trzech wypowiedziach na temat Jezusa pada czwarta z ust Maryi. Pierwsze słowo jej o Jezusie na początku jego publicznej działalności. Jakby słowo, które się z niej urodziło po 30 latach tajemniczej zażyłości z Nim, ukrytej zażyłości z Nim. Żyła z Nim 30 lat pod jednym dachem, podpatrywała Go, swojego Syna. Próbowała odkryć Jego prawdę. I to, co odkryła, wypowiada w tym prostym zdaniu. Cokolwiek wam powie, to czyńcie. To jest cytat z Księgi Rodzaju, z 41 rozdziału. Może pamiętacie, to jest historia, kiedy w Egipcie zapanował głód. Po 7 latach obfitości nastało 7 lat strasznego głodu. I wtedy, kiedy wszyscy byli bardzo głodni, przychodzili do Faraona, a Faraon odsyłał ich do Józefa i mówił, cokolwiek wam powie, czyńcie. Maryja tym jednym zdaniem chce powiedzieć, przyjrzyjcie się Jezusowi, bo w nim się spełnia na nowo obraz Józefa z Egiptu. To jest nowy Józef. To jest ten, który ratuje was od śmierci z głodu. To jest ten, który ma dla was pokarm na życie wieczne. To jest ten, który może zaspokoić każdy wasz głód. Ale jednocześnie, jak ona mówi, to jest Józef, nie? To jest Józef z Egiptu. To my rzeczywiście zaczynamy zwracać uwagę na Jezusa tak bardzo detalicznie. To nie jest już tylko tak, że widzimy w Kanie Galilejskiej cudotwórcę, który każe napełnić 6 stągwi kamiennych wodą i zamienia je w wino.
tak żeby wszyscy mieli z tego radość. Tylko widzimy coś znacznie więcej. Widzimy Jezusa nowego Józefa, czyli umiłowanego syna Ojca, bo Józef był umiłowanym synem Izraela, Jakuba. Umiłowany syn, którego jego bracia sprzedali w niewolę z zazdrości, z nienawiści. Biblia mówi, że nie mogli z nim przyjaźnie rozmawiać, ze swoim bratem. Najpierw chcieli go zabić, ale w ostatniej chwili zrezygnowali, więc sprzedali go w niewolę. To znaczy tak naprawdę zabili go społecznie, zrobili z niego niewolnika. Ukochani bracia, to jest o Jezusie. Jezus został przedstawiony Ojcu jako zabity. Jezus został zredukowany do niewolnika wtedy, kiedy zapłacono za Niego 30 srebrników, cenę niewolnika. Jezus został zredukowany do niewolnika wtedy, kiedy Go ukrzyżowano, zabijając Go śmiercią niewolnika. I kto Go zabił, kto Go zniszczył, kto Go uczynił niewolnikiem? Jego bracia i siostry, my wszyscy. I potem ta historia Józefa pokazuje jego braci, jak wreszcie przyciśnięci głodem, zagrożeni śmiercią z głodu, przychodzą do Egiptu. Jeden z najbardziej wstrząsających fragmentów Biblii. Nie poznają Józefa, myślą, że nie żyje. Józef jest drugą osobą po Faraonie. On ich poznał. Płacze. Płacze, kiedy ich widzi. Może uratować swoich braci od śmierci. Ale nie, dobrze to czujemy, że zanim daje im zboże, to przede wszystkim musi im wybaczyć. Musi im okazać miłosierdzie. Musi się pojednać z tymi, którzy chcieli go zabić, którzy zrobili z niego rzecz. I kiedy on ich ratuje od śmierci, to ratuje ich z samej głębi swojego miłosierdzia, swojego wybaczenia. I Maryja patrzy na Jezusa i mówi: To jest nowy Józef. To jest ten, który was uratuje od głodu. Ale nie inaczej, jak z samego środka swojego przebaczenia. Jezus ratuje od głodu swoich siostry i braci, którzy go sprzedali, którzy go zniszczyli, którzy go poniżyli do niewolnictwa, którzy go zabili. Jezus ich ratuje od śmierci, od głodu. Naprawdę w Kanie Galilejskiej chodzi o coś więcej niż tylko 720 litrów wina. I dlatego na końcu słyszymy, że to nie jest Ewangelia o cudzie, to jest Ewangelia o znaku. Taki początek znaków uczynił Jezus. Znak to nie jest cud. Znak to jest jakieś wydarzenie, które odsyła za siebie. Znak jest pouczeniem. Znak nie jest tylko po to, żeby człowiek rozdziawił gębę ze zdziwienia. Znak jest po to, żeby zrozumieć, żeby się nauczyć i żeby właśnie przyjąć pouczenie. Kiedy Maryja mówi: cokolwiek wam powie, czyńcie, kiedy przywołuje tę historię sprzed wielu, wielu wieków, tę historię o 7 latach sytych, a potem 7 latach strasznego głodu, to mówi do nas coś bardzo ważnego. My możemy przez długi czas mieć takie doświadczenie nasycenia.
7 lat sytości. Wiele rzeczy nas w życiu cieszy. Za wieloma rzeczami w życiu gonimy. Co do wielu rzeczy mamy przekonanie, że jak tego nie sięgnę, to będę biedny. To się nie spełnię. Ale potem przychodzi taki moment właśnie jak w Egipcie, jakby zapowiedziany snem Faraona, że wychodzi z Nilu te 7 krów, które wyglądają jak szkielety i pożerają to wszystko, co cię syciło. Naraz to wszystko, co cię do tej pory syciło, przestaje być ważne. Nie daje ci satysfakcji, nie daje ci radości. Nic z tego, co cię jeszcze przed chwilą cieszyło. Ani władza, ani pieniądz, ani pozycja, ani wygoda w życiu, ani jakiś poziom konsumpcji. Nie, nic cię nie syci. Jesteś głodny. I coraz bardziej jesteś głodny. I masz wrażenie, że za chwilę umrzesz z głodu. I wtedy Maryja ci mówi, patrz na Jezusa. Patrz na Jezusa, bo On ma dla ciebie pokarm, który jest na 7 lat, czyli na zawsze, na wieczność. Jezus przyniósł pokarm, Jezus, nowy Józef. Nie chcę, żebyś łaknął na wieki. Nie chcę, żebyś pragnął na wieki. Nie chcę, żebyś był głodny na wieki. O tym jest potem cała Ewangelia świętego Jana. O pokarmie, który przyniósł Jezus i o napoju, który przyniósł Jezus. Dzisiaj przez chwilę szedłem z jednym z naszych pątników, który mi mówił, ile razy idzie na pielgrzymkę, zawsze pielgrzymuje o chlebie i wodzie. Chleb i woda to są dwa pokarmy, które Jezus nam daje. Chleb, którym jest On sam, chleb, którym jest Jego ciało, będziemy je spożywać z tego stołu. Chleb żywota to jest też to słowo, które właśnie spożywamy. Próbujemy je przetrawić, próbujemy je tak podrobić, żebyśmy mogli je przełknąć, żeby w nas zostało to słowo. Więc mamy od Jezusa chleb, chleb żywota, ale mamy też od Niego wodę, to jest Duch Święty. O chlebie Jezus mówi w 6 rozdziale Jana, ale o Duchu, który jest wodą, mówi wcześniej, w 4 rozdziale, kiedy rozmawia z Samarytanką, mówi, dostaniesz ode mnie wodę, która wytryśnie w tobie jak źródło i będzie już źródłem wody na życie wieczne. I już nie będziesz musiała przychodzić do tej studni i czerpać wodę, bo ta woda, która w tobie wytryśnie, stanie się w tobie źródłem. Jest woda, którą Jezus nam daje na zawsze, tak, że nie będziesz więcej łaknął. I jest chleb, który daje, tak, że nie będziesz więcej łaknął. To jest doświadczenie naszej pielgrzymki, tak czy nie? Niektórzy 5, niektórzy 4, niektórzy 3 dni żywiliśmy się zasadniczo tylko tym chlebem i wodą. Słuchaliśmy słowa, bo chcieliśmy otwierać się na chleb żywota. Przyjmowaliśmy Eucharystię. I piliśmy wodę, którą jest Duch Święty, bez przerwy o tym mówiąc, bez przerwy o tym myśląc, napełnieni Duchem Świętym, napełnieni Duchem Świętym, bo bez przerwy przemawialiśmy do siebie psalmami, pieśniami, hymnami pełnymi ducha. Uwielbialiśmy Boga. Święty Paweł mówi, właśnie w ten sposób człowiek napełnia się Duchem Świętym. To jest picie tej wody. W szczególny sposób modlitwa uwielbienia, ale każda inna jest momentem, kiedy pijesz tę wodę, którą jest Duch. Jest pokarm, jest napój, który ci daje Jezus. I to jest to, co pokazuje Maryja. Maryja mówi do nas, Jezus, 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 On, nowy Józef, On cię nakarmi, On cię nasyci. Kiedy już wszystko to
co zdobyłeś, za czym goniłeś, co złapałeś, okazuje się niesycące, niewystarczające, kiedy czujesz w sobie głód, który cię zabija. Maryja mówi, patrz na syna i bierz od niego jego napój, jego pokarm. I jeszcze nam uświadamia tę cenę, że właśnie tym, który nas karmi, który nas ratuje od śmierci, jest ten, któregośmy zabili, jest ten, któregośmy sponiewierali, jest ten, z którego zrobiliśmy niewolnika. To On nas karmi, On nas poi. On nas ratuje od śmierci. I wiecie, tak naprawdę na tym polega Jego chwała. Objawił swoją chwałę. Mówimy, że Chrystus jest w naszym życiu chwalebny, że w naszym życiu jest ważny, że w naszym życiu potrafi wszystko przeważyć. Skąd się bierze ta Jego waga? Skąd się bierze ten Jego ciężar? Czy nie właśnie stąd, że ratuje nas od śmierci z głodu, kiedy my skazaliśmy Go na śmierć na krzyżu? Czy nie stąd się bierze ten Jego ciężar, ta Jego chwała, ze całego środka Jego miłości miłosiernej, wybaczającej, miłości bezinteresownej, miłości, która Go kosztuje, Jego kosztuje? Nie. Syciliśmy się Jego chlebem i wodą przez te dni. I bardzo ważne jest, żeby to doświadczenie w sobie zachować, żeby zachować w sobie to wyczucie, że nic innego Cię nie nasyci na wieki. Tylko On, tylko Jezus, ta ręka Maryi, tylko Jezus. Amen.